Gospodarstwa, które produkują więcej na rynek, większą ilość, myślę, że powinny coraz bardziej zastanawiać się nad tym, jak zabezpieczyć bezpieczeństwo swojego gospodarstwa przez na przykład tak zwane commodities, czyli zabezpieczenie cen towarów, po to, żeby dalej móc się rozwijać i nie ulegać wszelakim górkom, dołkom koniunktury w rolnictwie. Wielu rolników już eksportuje bezpośrednio, nie przez pośredników i to się bardzo chwali. W momencie, kiedy eksportujemy, pojawia się niebezpieczeństwo kursowe. Tu są pewne rozwiązania, które bank posiada, które zabezpieczają kurs. Kurs czy to rubla, czy to euro, czy dolara, w zależności od tego, na jaką część Europy czy świata eksportujemy. Eksport jest coraz bardziej znaczącą pozycją w polskim rolnictwie, więc to na pewno będzie się rozwijało. Bardzo ważny jest też instrument, który jest ściśle związany z rolnictwem, jego bezpieczeństwem. Są to ubezpieczenia. Ubezpieczenia, które są ściśle powiązane z produkcją rolną, szczególnie ubezpieczenia upraw, które są dofinansowane ze skarbu państwa. Natomiast ciągle jest około tylko 33% rolników, którzy ubezpieczają swoje uprawy. A gdzie jest 70% pozostałe? No właśnie, to jest dobre pytanie, więc bardzo możliwe, że jeżeli będzie jeszcze większa promocja tego rozwiązania, to i popyt będzie jeszcze większy.